Przez 5 lat podczas II wojny światowej grupa młodych Polek, które same często były jeszcze dziećmi, przechytrzała Niemców. Uratowały one życie tysięcy żydowskich dzieci, wyprowadzając je z warszawskiego getta. Kiedy Żyda złapano z nieżydem, rodzina nieżyda i on sam byli natychmiast zabijani. Oto Irena Sendler, bohaterka tej opowieści. Niewielu ludzi poza Polską słyszało o niej. Ona robiła to, co trzeba było dziś robić. Ratować teraz. Nie patrząc, czy będzie jutro żyła i nie patrząc, jakie będą zadania za tydzień. Po wojnie, zamiast uhonorowania jej męstwa, reżim komunistyczny skazał ją na milczenie. Teraz jej historia może wreszcie zostać opowiedziana. Jestem żywym świadectwem tego, że ci ludzie poświęcili się ratowaniu Żydów i dowodem ich osiągnięć na tym polu. We've come to Warsaw to make an award of the Irena Sendler prize that we give annually to people that have been particularly noteworthy in promoting and helping non-Jews, helping Jewish life in Poland. I think really the work has just begun, because a seedling that comes out of the ground has essentially emerged into life, which is what the Jewish presence in Poland has been able to do, but it's still a seedling. We believe that by honoring those who rescue Jewish culture, who preserve Jewish memory, who are helping to integrate Jewish history into Polish history, and to rebuild Jewish life in today's democratic Poland, that this would be a fitting tribute to the memory of Irena Sendler. Mama jest sprawiedliwą wśród narodów świata. Przyczyniła się do uratowania bardzo, bardzo wielu dzieci. Starała się ocalić ich tożsamość. Słynne karteczki, gdzie było napisane nazwisko żydowskie tego dziecka uratowanego, polskie obecne, któremu jakoś zostało tam udostępnione. Dziedzictwem tego dziecka było jego nazwisko. Jeżeli jego nazwisko, to jego korzenie. To muzeum pokazuje coś, o czym tak często zapominamy, o tym, jaka siła jest w jedności. Wciąż bardzo trudno mówić mi o Janie w czasie przeszłym. To był człowiek absolutnie niezwykły i tak sobie myślę, że bardzo mu się ta nagroda Ireny Sendlerowej należała. Mówimy tu o szczerości, o dobru, o umiejętności dzielenia się, o wielkiej odwadze cywilnej, bo przecież jego sukcesy biznesowe brały się z wielkiej odwagi. Wpisywania się w projekty bardzo często zupełnie nowatorskie. Ale potem, kiedy na końcu był sukces, on wiedział, że tym sukcesem należy się mądrze podzielić. Stąd ta hojna dotacja dla Muzeum Historii Żydów Polskich i równocześnie dla klasztoru jasnogórskiego. On widział w człowieku człowieka. Szukał zawsze czegoś dobrego w tym drugim, po to, żeby swoje dobro sumować i na końcu wspólnie się cieszyć. To był największy mecenas kultury polskiej i sportu. Ktoś zupełnie wyjątkowy
i chciałbym, żeby ta miara jego dokonań była zobowiązaniem dla całego środowiska ludzi biznesu w kształtowaniu lepszej, mądrzejszej, piękniejszej Polski. Cieszę się bardzo, że tegoroczną nagrodę otrzymuje. To bardzo smutne, że pośmiertnie pan Jan Kulczyk, dlatego że on również był człowiekiem, który przekraczał granice, który miał wizję, umiał je realizować. Przekonałem go i mogę o tym powiedzieć głośno, do tego, aby włączyć się do wielkiego projektu Muzeum Historii Żydów Polskich. Był jednym z najbardziej hojnych darczyńców, ale czynił to z przekonaniem i satysfakcją. I wiem, że kiedy wspólnie zwiedzaliśmy w dniu otwarcia, nie krył satysfakcji, że również ten jego wkład pomógł stworzyć instytucję, która będzie promieniować nie tylko tu w Polsce, ale i w świecie. I found him extremely charismatic. He would make a very good partner. We shared common values, notwithstanding the fact that he was not Jewish. He had definitive interest in the Museum for the Jewish People in Poland. It was legion. I think there's a deep symbolism in that reality, that here's a person who was not Jewish, but who became aware of it. And he had such a heart. I think what you really are seeing is the result of his recognition and his desire to do something about it. Two men, Jan Kulczyk, Tad Taube, different walks of life, different worlds physically, different religions, different age brackets. And yet, here they are coming together under the most auspicious and unusual circumstances in recognition of an accomplishment that is legion, that deserves all the recognition in the world. Dostajemy w 2012 roku informację, że pan dr Jan Kulczyk zdecydował się dać wielki dar na muzeum. Zaprasza nas na spotkanie do ministra kultury i sztuki. Tam wręcza nam czek na 20 milionów złotych, co był dla nas absolutnym szokiem. Nagle otworzyły się zupełnie inne perspektywy i nie tylko my, wykonawcy tego projektu, uwierzyliśmy w to, ale uwierzyli i inni darczyńcy, że to można skończyć. On głęboko wierzył w ten projekt, bo wiedział, że historia Żydów jest częścią historii Polski. Historia Polski jest częścią historii Żydów. W związku z tym to jest tak ważne. To jest właśnie dowód na to, że to jest projekt, który łączy. Teraz już mamy muzeum i teraz tak sobie patrzę i myślę sobie tam na górę i mówię: Janku, widzisz, to muzeum działa. Wierzyłeś, że to muzeum pomoże zrozumieć naszą wspólną historię. Ta historia nie jest łatwa, nie jest wesoła, ale jest nasza wspólna. I ty wierzyłeś w to, że tą wspólną historię trzeba pokazać. I za to ci dziękujemy. When the Taube Foundation for Jewish Life and Culture planned the Irena Sendler Memorial Award Ceremony honoring Jan Kulczyk, none of us could have imagined that we'd be presenting it posthumously. As we coped with the shock and pain of his passing and wondered whether to cancel this evening's program, we realized it would be a mitzvah to honor Jan in a memorial ceremony. We so deeply appreciate that the Pauline Museum, the National Opera, and most importantly, Jan's children, Dominika and Sebastian, have supported our doing so and wanted to be a part of it. May his memory be a blessing.